Witam wszystkich serdecznie na kanale Mafia Pruszkowska, Miesiąc Mięso. Moim Państwa gościem jest Konrad Bogusławski, pseudonim Goebbels, pseudonim Lucky bądź Karo. Jak to woli? Karo tylko w książkach, masy na potrzeby tych artykułów, czterech, które się ukazały. Chodziło od koloru karcianego pochodzi. Konrad, po kilku filmach, gdzie miałem przyjemność z Tobą rozmawiać, mnóstwo komentarzy się wysypało na YouTubie i na innych socjalach. Bardzo interesuje się nasi widzowie Twoją osobą, dlatego poprosiłem Cię o wywiad rzekę. Od samego początku, czyli od Twojego urodzenia po dzień dzisiejszy. Jesteś bardzo ciekawą postacią, dlatego tu jesteśmy i rozmawiamy, prawda? Przy kamerach, a nie prywatnie. Konrad, gdzie się urodziłeś, wychowałeś? Może zacznijmy od tego, że jak widzisz, zgodziłem się, przyjechałem prosto z lotniska. Dlatego uważam, że zaczęliśmy źle. Nie zaczęliśmy od samego początku, tylko zaczęliśmy od postaci, no to wynikało z konstrukcji Twojego programu. Zaczęliśmy od Trójmiasta. Szczerze mówiąc, źle zaczęliśmy, bo tak jak mówisz w komentarzach, jestem sam, za co bardzo Państwu serdecznie dziękuję, ale to cała zasługa jest Grzegorza. Jak zawsze skromny. Nie no, ego mam wielkości Antarktydy. Tak, nie mogliśmy inaczej zacząć, bo nie wiedziałem, jak bardzo jesteś ciekawą postacią, jak dużo potrafisz opowiedzieć, jak dobrą masz pamięć i jak wiele przeżyłeś w swoim życiu przede wszystkim. I to była dla mnie jedna wielka niewiadoma, dlatego nie mogłem zaproponować wywiadu na samym początku, także. Ja to rozumiem. I tutaj jesteś, widzisz, w błędzie, bo jestem nie tyle ciekawą postacią, co tragiczną. I się zaraz o tym przekonasz. I nie tylko ja. Zapytałeś mnie od początku. No to proszę bardzo, będzie od początku. Pierwsze 5 lat życia spędziłem w bloku takim dolarowym, to w latach 70. Szwedzi postawili za żelazną bramą Krochmalna 3. W Warszawie. Tak, w Warszawie. I tutaj jakby pierwszymi takimi postaciami ciekawymi w moim życiu to był akurat Perepeczko, który wtedy mieszkał i kręcił Janosika, Kęstowicz, plejada aktorów, prawników, co nie miało większego znaczenia. Wiesz, ja pochodzę z bardzo bogatej rodziny. I miałem tak naprawdę życie, dzieciństwo jak z bajki. No problem się zaczął, potem się przeprowadziliśmy do kamienicy mojego dziadka na Saską Kępę, bo tam w ogóle stamtąd pochodzę. Mój ojciec odszedł z FSO, był szefem produkcji, sprowadził między innymi z Jaroszewiczem licencję Fiata do Polski. I po tam kłótniach w fabryce założył swoją to tradycja, rodzina była fermę zwierząt futerkowych, więc od tego momentu jakby przestaje mieć ojca, a moja toksyczna matka zaczęła mi wyprawiać piekło, jak zacząłem chodzić do szkoły. Jeszcze ja nie chciałem pójść w ogóle do szkoły. W ogóle mnie nauka nie interesowała. Byłem zupełnie na anty do szkoły. No i tutaj się cała historia jakby zaczyna, bo mieszkałem Saska 107 dokładnie,
a to jest duża kamienica, dzielona rynną z adresem Saska 109. A wiesz, kto mieszkał na Saskiej 109 swego czasu? W życiu byś nie zgadł. Nie kto inny, jak Gomułka. O. Dokładnie. No ja go oczywiście nie pamiętam, to moi rodzice pamiętali. Jak był oczywiście, jak był pierwszym sekretarzem, bardziej dokładnie w tym czasie mieszkał. No ale to jest jakby taki... Ciekawostka. Wyobraź sobie, że kamienica jest na rogu z ulicą Dąbrówki. Dąbrówki 9/11, znasz taki adres? Nie. Klub Herkules. A. Jeden z pierwszych trzech klubów. Ja jestem wychowankiem Błyskawicy, także... A właśnie Perepeczko chodził do Błyskawicy, to powinieneś wiedzieć, bo to była sławna postać. Syrenki, co ja gadam. Aha. Może jedynie. Przepraszam, tak, do Syrenki. Tak, Syrenka była za żelazną bramą w Halimirosie. Tak. Więc słuchaj, tutaj i tu się zaczyna, omen nomen. Uśmiejcie się Państwo, moja kariera przestępcza. Zaraz to wytłumaczę. No jak się może 8-latka kariera przestępcza? Bzdura jakaś. Otóż nie do końca. Zacząłem podchodzić pod Herkulesa i zaglądać przez okno. Wiesz, i były piłkarzyki. No i jak miałem 9 lat, to już się odważyłem, zacząłem na te piłkarzyki chodzić. A tam czołowi kulturyści trenowali. Paweł Przedlacki, Artur Gaj, Andrzej Urbański, bracia, nie pamiętam jak się nazywali, Henryk Jabłoński, cała czołóweczka. Później, jakieś 2 lata później wstawiono... Jakie to lata były? Słuchaj, ja jestem rok produkcji 68. No dolicz do tego dychę, to jest 78. Czyli początek lat 80. Wstawiają flipera. Wiesz? Ja zacząłem chodzić na tego flipera, dobrze grałem na tym fliperze. No to już mnie w ogóle wszyscy tam znali. I jak, proszę Ciebie, skończyłem 15 lat, tak równiuteńko poszedłem na bazar, w wakacje po buty i tam na nim zostałem. Na Różyk, tak? Tak, na Różyckim. To, wiesz, przy okazji bazaru będzie. I na nim zostałem, a jednocześnie zacząłem trenować z Pawłem Przedlackim. Dlaczego? On się już wtedy zaczął szykować do Mistrzostw Europy w 86 roku. Które, mówiąc wprost, spieprzył. On by je wygrał. Wygrał wtedy Vincenza Segovia, którego piękny dres zostałem, piękną bluzę. Taką gumowaną, więc nakrapienie. Dzisiaj bym zapłacił $200 za nią natychmiast, gdybym mógł taką kupić w ogóle. No ale wróćmy do Pawła. Dzięki niemu nauczyłem się trenować, bo trenowałem równo z nim. Pomagałem mu, wiesz, na tych samych ciężarach przecież, no, ale stworzył w moment kolosa. Zaszczepił w tobie sport, tak? Tak, wiesz, no trudno powiedzieć, żebym ja był typem sportowca. Ja zawsze te klamoty lubiłem. Inny sport mnie nie interesuje, nie oglądałem sportu. W piłkę z chłopakami to tak praktycznie nie grałem. No to mnie interesowało. Ale wiesz, dzięki niemu w ogóle pierwsze 10 lat rytmów nie dotykałem. Puchłem przeokrutnie, bo tylko jadłem, spałem i trenowałem. No chodziłem do szkoły, bo musiałem. Wcale mi tam nie było po drodze. Miałem tam już swoje pierwsze występy, bo tego samego kolegę w 8 klasie dwukrotnie postrzeliłem z wiatrówki niechcący, a drugi raz wykombinowałem taki pistolet, wiesz, ze straszaka i specjalnie go postrzeliłem. No głupota zupełna. Stary, mogłem narobić tragedii, taki no dziurę miał, wiesz, no do bzdura goni bzdurę, no to jest śmieszne patrząc z perspektywy lat, ale tu nic nie było śmiesznego, wiesz, ale do czego zmierzam? Tutaj zaczyna się, bo w ogóle, proszę Państwa, żeby było jasne, dlaczego ja się zgodziłem współpracować z Grzegorzem? Żebyście Państwo nie patrzyli na te wszystkie historie, jak na coś bardzo fajnego, kolorowy film, o jak to fajnie było, guzik, nic nie było fajnie, bo jak się w przyszłości dowiecie, to były straszne czasy. Można było przynajmniej 2 razy w tygodniu zginąć, bez najmniejszego problemu.
Ale wróćmy do początków. I tutaj, wiesz, jest problem okrutny, bo tak, już mnie zaczyna bawić sport, a przestaje mnie bawić, bo byłem aktorem. 4 lata grałem w Teatrze Młodych, w Pałacu Młodzieży. Tak, wtedy ten teatr prowadził Marek. Słuchaj, ja to zacząłem tą zabawę w wieku chyba 12 lat. Mam podobną sytuację. Ja w 5 klasie przez pół roku uczestniczyłem w takim projekcie jak Paziowie Króla Zygmunta. Aha. Reżyserował to Grzegorz Warchoł, Wiktor Zborowski tam grał. No sąsiad, Saskiej Kępy. Tak. I to było pół roku przygody, 7 odcinków. Mhm. Miałem jakąś tam taką rulkę, ale zarabiałem lepiej niż moja matka. Ja tam nic nie zarabiałem, po prostu trenowałem kunszt aktorski, bo musisz wiedzieć, że pochodzę z rodziny reżysersko-aktorskiej. Wiesz, moja babka była znaną aktorką powojenną, Olga Bielska. Moja matka robiła teatr telewizji. I naprawdę mnie to pasjonowało, ale bardziej mnie zaczęła pasjonować ulica, wiesz? I ten zapał do sztuki teatralnej jakby w sposób naturalny umarł. I tutaj zobacz, no, co się dzieje. Wiesz, że później latałem na wajchę, a jeżeli chodzi o wajchę, bo ci ją pokazałem, techniczny numer, no to jest dosyć istotny, ale 80% to jest aranż. Cały teatr odegrany. No tak. I to mi się bardzo przydało. Wiesz, to się dalej nakłada z tą toksyczną rodziną, bogatą, ale toksyczną, bo tutaj chciałbym przestrzec starszych widzów, nigdy w życiu nie próbujcie przelewać swoich ambicji na dzieci, bo to się bardzo, ale to bardzo źle skończy. Sytuacja nabierała tempa, bo coraz gorzej mi w tej szkole szło. Wiesz, już zacząłem latać na ulicy, już zacząłem dostawać, wiesz, dobra, normalnego, no wiesz. Ale to mnie pociągało, bo tam zarabiałem pieniądze, tam zaczynałem być kimś. To pamiętajcie, były inne lata, to nie były lata band. Żeby istnieć, wystarczyło coś potrafić, ludzi znać, a ja miałem dar zjednywania sobie ludzi, poznawania ludzi. Po dzisiaj tak jest. I tutaj następuje taki przełom, to jest druga klasa szkoły średniej. W ogóle wróćmy do początku szkoły średniej, wiesz? A jaka to była szkoła? Liceum ogólnokształcące. Zwykłe, bez profilu. To profil ogólny był. I wiesz co, od początku miałem w klasie takiego kolegę Marka k***ego. Kolegowaliśmy się, zupełnie odwrotność. On jest odwrotny, do dzisiaj. Jest moją odwrotnością. I to był następna tragiczna postać. Wiesz co, bo jego ojciec to był czołowy taksówkarz z potworu. Pierwszy miał, wiesz, beczkę Mercedesa, wszystkie najlepsze kursy zbierał. Ja już potem jak latałem na bazarze, miałem dojście do kawioru, podrzucałem mu kawior do forum, on mnie tam poznał z kelnerami, kelnerzy ode mnie brali ten kawior i było na przykład takie danie, które nie było w karcie, Niemcy uwielbiali, jajko z kawiorem, ale jego nie było w karcie, wiesz. Nie miałem zejścia na kawior, oni zarabiali, było wszystko lala. I zobacz, on ze mną, z kolegą swojego syna, robił interesy, a chłopaka trzymał w domu, na siłę. Zmusił go, żeby poszedł na studia. To się bardzo źle skończyło, bardzo źle. Faktem jest, że Jurek szybko umarł, bo umarł, zabił się. Po prostu wracał z kursu z Poznania, uderzył o latarnię i, no i koniec był. I Marek został taką kaleką życiową, po prostu. On jakby jako sam został jakby ogołocony z szans, wiesz, zderzenia się z życiem. Dostał dom, w którym do dzisiaj mieszka, prowadził ubezpieczenia, w których mu pomogłem zresztą, jest świetnym agentem ubezpieczeniowym od ponad 30 lat. Dostał samochód, z tym samochodem to ci powiem piękny numer. Słuchaj, wyobraź sobie sytuację,
że masz pieniądze, nie możesz ich pokazać przed urzędem skarbowym, a chcesz na przykład kupić świata. Jak byś to zrobił? Powiedz mi. Kupuję na ciocie, babcie. Nie, nie. Normalnie kupujesz. Tylko jak? A pytasz taką loterię trzy słonie? No. No to los można mieć, wygrać, kupić. No i wiesz, załatwił los, a w losie był Fiat. No i kupił chłopakowi Fiata. Sprzedasz panu Czaplińskiemu los na loterię trzy słonie. Po ile? O cenie. 5 tysięcy. A on ile wygra? 100 milionów. Mówię jeszcze raz, żeby wszyscy dokładnie zrozumieli. Koniecznie, bo to był prosty chłopak, który zarobił na ulicy pieniądze. Bardzo przytomny. Chciał koniecznie, żeby jego syn był wykształcony. Wiesz? Na siłę go wysłał na studiach, na które on nie chciał iść, po prostu. On w ogóle nie szedł do jego powołania, on przerwał te studia. I wiesz, przykro o tym mówić jest, bo chłopak jest naprawdę fajny, ale tak jak stanął w miejscu, kiedy ojciec umarł, z tym domem kupionym, z tymi ubezpieczeniami, w których mu pomogłem i poczekaj, żebym się nie okłamał czasami widzów. On miał przedstawicielstwo alkoholi przez takiego Darka, naszego kolegę i dopiero potem to ubezpieczenie, a w każdym razie tych ubezpieczeniach siedzi do dzisiaj. I wiesz, i po prostu z tym samym domem, niewyremontowanym, zmienił tylko samochody i stoi w miejscu w życiu, wiesz, bo tak się skończyło przelewanie ambicji. Z rodziców na dzieci. U mnie była podobna sytuacja, przy czym ja się od tego zdystansowałem, poszedłem swoją drogą i wyobraź sobie, tutaj jest paskudna, straszna historia. Bo wtedy, kiedy ja już byłem jakby taki zaprawiony w bojach, w tym mieście latałem. Herkules. Od razu sobie powiedzmy, co za miejsce. Wszyscy kierownicy bramek. Darek, hybrydy. Sylwek, remont. Pamiętasz Sylwka i remont? A Daxa pamiętasz? Z Daxem jeszcze na interklubach stałem. W remoncie właśnie. Sylwek ma dzisiaj już, co prawda, kończy działalność, ale ponad 30 lat hurtownie odżywek. No z wszystkiej. Od wszystka 4. No to jest właśnie Sylwek. Kto tam jeszcze był? No i Ciapa, i Owca ze Stodoły, wiesz. Już mam wejście do wszystkich klubów, chodzę na interkluby stać na bramkę. Wiesz, w tym czasie mam epizod z bo przecież no, wychowuje go Zdzisiek, jego wuj, zegarmistrz z ulicy Francuskiej, już niestety nie żyjący. Wiesz, i zaczyna tam się z nami kolegować, przychodzi trochę do Herkulesa, gazety zaczęły jechać na niego, wiesz, że pięściarz, a uprawia ciężary, no bzdurne artykuły w ogóle, wiesz, to chłopakowi troszeczkę też nam zaszkodziło, on był bardzo ambitny, silny, dobrze się zapowiadał. I to też kolejna tragiczna postać, wiesz, kiedy się zaczyna jego taka równia pochyła, bo nie można tego inaczej nazwać. Ja mam pewien szacunek, no i go bardzo lubię, no ale nie można powiedzieć, że ta kariera poszła tak, jak powinna. Słuchaj, jedzie na olimpiadę w Seulu, zostaje oszukany. No tak. I zaczyna pić, rozumiesz? Mało tego, spotykamy się na dworcu centralnym. Ale został oszukany w sensie takim, że... Przez sędziów. No tak. Tak, przez sędziów. I ta świadomość nie daje mu spokoju, więc zaczyna pić. W pewnym momencie spotykamy się w ogóle na centralnym. On należy do składu ze Sławkiem, Krakowiakiem, z Nastkiem, z Żurkiem, z Bogdanem Kolcem, z Rafałem. Lata na Kieszyń, ja też latam z Wackiem w tym czasie. Wiesz, zaczyna się pić. Przy okazji są dyskoteki, więc zaczyna pić. Jak pije, to mu zrywa i bywa różnie po prostu. No była sytuacja jakaś taka, że nad ranem w hipodromie. Pytasz hipodrom jeszcze? Oj, nie, to nie moje czasy chyba. Słuchaj, ja podjeżdżałem, ja nie miałem nic zaciągu do alkoholu, wiesz? Nie, jakoś mnie nie wziął alkohol po prostu.
przyjeżdżam, miałem Fiata dużego, to już był poważny samochód na tamte lata, wiesz, cinkciowałem. Przyjeżdżam i akurat Sławek był, bo oni pili. Mówi, odwiózłbyś się? Ja mówię, no pewnie. I jest 6 rano, jak dzisiaj pamiętam. Dobrze, że ja wsiadłem pierwszy i zapaliłem samochód. Wychodzi Sławek i chyba wychodzi Żurek. Ostatni wychodzi Andrzej. A robotnicy jechali do fabryki. I chamy do roboty. Jak oni ruszyli w naszą stronę, żebym ja nie miał zapalonego samochodu i by nie zdążyli wsiąść, to by nas tam roznieśli. Bo tam ze 30 chłopa jechało, wiesz, na produkcję normalnie. To przecież nie ułomki, no to wiesz, to możesz to poradzić z 5-7. Tak jakbyśmy byli we 4, ale nie z 30. No i to wiesz, to były takie, no, takie historyjki już potem. Wróćmy, cofnijmy się, no bo powiedziałem, mam tu 16-17 lat, tam w Herkulesie się spotykamy. Słuchaj, wyobraź sobie, że miałem dojście do wszystkich ambasad automatycznie. Bo chłopaki z Herkulesa stali na bramce w ambasadach, chodziło o wizy, wiesz. I zacząłem z nimi zarabiać. Wtedy bardzo dobrze już Żabę poznałem, bo Żaba często siedział na francuskiej w barku. A jeszcze do tego karciarz, no to już w ogóle wesoło. No i teraz tak. Gdzieś coś trzeba było wizy załatwić, a wiesiły. Słuchaj, podzielimy się na pół? No podzielimy się. No to brałem 15 osób, 15 paszportów, pieniądze w kieszeń, do widzenia, wchodziłem do ambasady, po południu paszporty odebrane, pieniądze wypłacone, podzielone. I już było fajnie. Wiesz, z paszportem nie miałem problemu, dlatego że moi rodzice mieli na ówczesne czasy ogromny majątek. Wiesz, jak wyjeżdżaliśmy, ten majątek zostawał, więc MSW wiedziało, że wrócimy. Tym bardziej, że no, tak jak ci mówię, wiesz, dla mnie też wszystkie powiązania moich rodziców nie są jasne. To sąsiedztwo Gomułki na pewno też miało jakiś wpływ, wiesz. No nie mieliśmy problemu już, po prostu wyjeżdżaliśmy. I kiedy chcieliśmy, i te wizy mogłem też załatwiać. I wyobraź sobie, że zaprasza mnie, już byłem tak dobry dzięki Przedlackiemu, na ówczesne czasy, bo w ogóle musimy sobie uzmysłowić, na czym polegał mój fenomen fizyczny tamtych czasów. Ja nie byłem żadnym wielkim kozakiem, nie, nic podobnego. Jak człowiek miał 1,85 m, to był wysoki, wiesz, a ja miałem 1,96 m. Jak ważył 100 kg, to już był ciężki, ja ważyłem 120 kg, więc wiesz, jak na gówniarza, no to było sporo. No i wyobraź sobie, żeby dostać paszport, musiałem mieć czerwony dowód. Jak mnie Zbyszek p***ki, późniejszy bramkarz z Kamieniołowów, zawołał na weekendy na bramkę, bo wtedy Mirek taki z Ursusa stał z nim, no ja i jeszcze wiesz, o kim mówię? O Kato. Paskudna historia. Od początku to była paskudna historia, ale kiedyś tam do tego wrócimy. Nie musimy dzisiaj, koniec. I proszę Ciebie, ja wiesz, czym zasunąłem? Takim patentem głupkowatym, bo mieliśmy kratę, były schody i krata, wiesz? I ten tłum napierający, że nie będziesz kratę otworzyć. Ja wpadłem, wiesz, na jaki pomysł? Wziąłem szczotkę zwykłą, kij od szczotki, przekładałem sobie go przez kratę, przechodziłem i przepychałem tłum do tyłu. A wiesz, jak to działa? To takie popchnięcie wystarczy. Bo to jest, idzie domino, siła, wiesz, tego. I że Zbyszkowi to spodobało, to jest dobry pomysł. I wiesz, najpierw się puszczał przez kratę, potem ten przedsionek, no i tam zostawiali parę złotych i wchodzili dalej. I znowu już było fajnie. No i potem, wiesz, jeszcze doszły piękne imprezy. To wtedy zaprosił mnie Andrzej Urbański do tego. On mnie zawsze lubił od początku. Jazz Jamboree, pamiętasz takie imprezy? No jasne. Stary, obstawialiśmy salę kongresową. Teraz sobie wyobraź sytuację. Idziemy w 8 do pracy. Przychodzimy do biura, wzięliśmy przepustki, a ja tak spojrzałem na zewnątrz, mówię, Andrzej, nas 8 i te dziadki, te stare bryki ze straży przemysłowej, bo wtedy nie było inaczej, była straż przemysłowa, normalnie mundurki i stare pierdziele przy drzwiach stali. Ja wiem, jak ty sobie wyobrażasz, że ktoś chce poradzić z taką chmarą ludzi.
A wiesz co? Trzeba podpisać listę, wypić butelkę wina, wziąć pieniądze, posłuchać koncertu i iść do domu. Ja mówię, no tak rzeczywiście trzeba zrobić. Ale że ja, wiesz, zawsze miałem pomysły, to wpadłem na taki pomysł. Poszedłem do dziadów na ostatnie wejście, bo tam wiesz jak były wejścia rozłożone. Jedne drzwi, drugie, trzecie, czwarte i tak dalej. Mówię, tak, panowie, zarobimy? No ale jak? Ja mówię, co się martwicie? Wychodziłem na zewnątrz, mówię tak, na teraz. A wiesz, takie sławy jak B.B. King grały wtedy przecież, Miles Davis. Ja widziałem te koncerty, to jest niepowtarzalne, wiesz, to jest wartość sama w sobie. I słuchaj, co jest? Mówię, na teraz. I 10 osób mi się zgłasza. I ja biorę od nich równą wartość biletu, do ręki. Wiesz? 10. Pukam, ten mi otwiera, 10. Pszt! Hajs tego. Pierwszego wieczoru, jak poszliśmy do toalety dzielić pieniądze, to dziad zwariował, bo nie widział w życiu swoje pieniędzy, jak wysypałem na toaletę taką kupę, to on zgłupiał. On nie wiedział, co się dzieje. No i po pierwszym dzień, ja autentycznie sobie samochód kupiłem. Pierwszy samochód Zaporożca. Wszyscy się ze mnie śmieli, ale jak przyszła zima... Obrzydliwy, kur... Ale jak przyszła zima, to się przestali śmiać. Mówią, że Multipla to jest najbrzydszy samochód w historii, ale Zaporożec bije. Stary, ja miałem jeszcze tego z uszami, wiesz? Tą wersję na Syberię. I teraz jaka jest sytuacja? No wszystko już tam chłopaki przytomniejsze z bazaru przecież, bo pominałem tam szybko bazar, ale taką istotną postacią, którą naprawdę bardzo lubiłem. Bardzo fajny chłopak i na bęku stał i w ogóle bardzo przytomny. Był Zbynek, wiesz? I jego brat Darek handlował kasetami. Naprawdę zmyślne chłopaki byli. I wiesz, oni już maluchami jeździli tego, a ja sobie kupiłem Zaporożec, i się wszyscy śmieli ze mnie. Ale przyszła zima, minus 20 stopni i każdy się musiał, wiesz, szarpać na linkę, a ja bzyk i odjeżdżał. Wybuchł mi potem, bo on miał niezależne, wiesz, ogrzewanie pod maską, pompę, która ssała benzynę. I na grzewnicę na benzynę, rozumiesz, pod maską. I wybuchła mi kiedyś pod rotundą ta maska wyleciała w powietrze. I się skończył żywot Zaporożca, no ale nie w tym rzecz. I po tym pierwszym wieczorze sobie wracam do domu, zmarnowany, to 4 rano. Ale się odruchowo obudziłem rano, no, włączam telewizor. No i jest relacja, że się Rzeszembo odbyło, wywiad z muzyków i pokazana sala kongresowa, jak ja zobaczyłem, co ja zrobiłem. Stary, ja wpuściłem połowę więcej ludzi, niż sala jest w stanie zmieścić. Jakby wybuchł pożar, to przecież ja bym z kryminału do końca życia nie wyszedł. Stary, to tragedia by tam była. No niewyobrażalne rzeczy, ale później, po tych imprezach, że Rzeszembo i tak dalej, potem jak były dobre koncerty, wiesz, dziady już mnie znali, to podjeżdżałem i potężny hajt zarabiałem, naprawdę. Słuchaj, był koncert taki, takiego reggae. Cholera jasna, zaraz sobie przypomnę, to byłem bardzo znany muzyk. To tak samo, i jak napchałem salę kongresową, to mało w szwach nie pękła. Świetny koncert. A widzisz, po COVID-zie mam niestety dziury. A mówię, że mam taką dobrą pamięć. No, dobrą, ale krótką. Ale ja sobie przypomnę to. Wszyscy będą wiedzieli, o którego muzyka chodzi. No i proszę Ciebie, i tak to się swoim torem toczyło. Już potem zacząłem, wiesz, latać pod bankiem, cinkciować i teraz, wiesz, tutaj spotkałem naprawdę, naprawdę przytomnych chłopaków, tak jak Krzysiek, wiesz, Tomek, jego wspólnik. A pod którymi bankami stałeś? Na Powstańcu, tylko w pierwszej lidze, z Siwym, z Krzyśkiem. Z Krzyśkiem, wiesz. Jego brat siedział z pieniędzmi w domu chłopa. Tych pieniędzy było dużo, nawet nie będę miał ile i od kogo, bo to tak jak kiedyś dojdziemy. To będzie niespodzianka taka, jak usłyszysz, to spadniesz z krzesła. Tych pieniędzy była potężna ilość. I wiesz, każdy przychodził, brał, powiedzmy tam, 4 banderole, tyle, papier oddany, buch. I to szło dobrze. Ja na same punkty potrafiłem sobie zarobić między 80 a 120 dolarów dziennie. Wiesz, co to znaczy? $30 pensja była, stary. Wiesz, o czym mówimy. Ale wiesz,
Ja te pieniądze kitrałem. Szanowałem jeszcze Czarek. Bardzo znana postać. On był specjalistą od 20. Od niego się 20 nauczyłem. Jeszcze tym złotem. Co to jest? $200 złote, wiesz. I zacząłem jeszcze pod jubilery sobie latać. I automatycznie wszystkich handlarzy poznałem. Między innymi Andrzeja z Grochowa. I to proszę ciebie, to wszystko bardzo ładnie szło. Wiesz, dobrze, że ja nie zgłupiałem w tamtym momencie, bo wszyscy sobie zaczęli porządne auta na wczesne lata kupować, a ja cały czas Fiatem jeździłem. Ale jako, posłuchaj, pierwszy otwiera kantor. Ja ci pokażę do drugiej części filmu. Poprosimy moją żonę, żeby wygrzebała, zobaczysz, z którego roku mam działalność gospodarczą i co jest w jej zakresie. Żeby nie było, że wiesz, że gadam jakieś głupoty. Bo to starsze chłopaki, kto mnie zna, to pamięta. No młodzi powiedzą, co to opowiada za bzdety. Teraz ci opowiem historię, którą też bardzo proszę, żebyś sprawdził, bo jest po prostu niewiarygodna. I teraz słuchaj, otwiera pierwszy otwiera kantory. Drugi otwiera Mariusz. Wymieniam z nazwiska celowo, dlatego że na, reklamy były na kantorach. Było napisane tak jak wiesz, te składowe z zegarka elektronicznego. Kojarzysz? O czym mówię? Tak jak cyfry zegarka elektronicznego. On był drugi. Trzeci otwiera dosłownie tuż przede mną Krzysiek w hotelu Warszawa na dole. Potężny kantor, siedmiokasowy. A ja sobie idę swoją drogą. Ja już wtedy pewne rzeczy rozumiałem. Dlaczego potem do żadnej bandy nie przystąpiłem? Wiesz o tym, że wilki polują w stadzie? No. Wiesz o tym? A wiesz, że w stadzie się zagryzają też? Tak, między sobą się zagryzają. Zawsze tam, gdzie jest większa ilość ludzi, a duże pieniądze, jest powód do zgrzytu. Prędzej lub później. To fakt. A słowo ciałem się stało i później wiesz co było. No w każdym razie jeszcze na dodatek otwieram naprzeciwko Ministerstwa Rolnictwa na wspólnej sklep jubilerski Lombard. Tak. I teraz słuchaj. Jadę do Katowic na pierwszy kurs złota dewizowego. Czyli monety, sztaby i tak dalej. Wiesz? Przyjeżdżam na ten kurs, a facet to był chyba zbyt gorszy. Wiesz, opowiada rzeczy, no ciekawe, no ale to tak jakby mi opowiadał rzeczy, które ja wiem od bardzo dawna. I siedział koło mnie pewien jegomość z Krakowa, który był zafascynowany tym, że ja wiem na przykład jak wyprostować rant od monety. Bo wiesz, jeżeli jest rant uszkodzony, no to wtedy moneta już nie jest złotem dewizowym, nie jest monetą bulionową. Tylko jest złomem dewizowym. Tak, a ja potrafię tą monetę naprawić. Żarówki nie potrafię wkręcić, a monetę naprawię. Żarówki nie potrafię wkręcić, wkręca moja żona. Ty wiesz o tym, bo byłeś u nas, ale daj mi kartę do ręki albo pieniądze. Sam widziałeś. Wiedziałeś, że cię oszukam, a się i tak nie zorientowałeś. Było tak czy nie? Tak czy nie? Było. Dziękuję. Poza tym posiadam pewną umiejętność taką przedwojenną, czyszczenia złota bez ubytku. Wiesz, bo jeżeli dajesz do polerowania, zawsze są ubytki. A ja potrafię to złoto wyczyścić bez ubytku. Jemu się to tak spodobało. A nie z minimalnym ubytkiem? Zero ubytku. Nie będę mówił, bo to jest moja tajemnica. Mogę ci to pokazać. Mogę ci powiedzieć, że w złocie nie siedzisz, nie jesteś dla mnie zagrożeniem, a poza tym obowiązuje ci tajemnica dziennikarska. I wyobraź sobie, że ten człowiek z Krakowa mówi tak. Był zachwycony tym. Mówi, pan może być Marriott, pan może być Rockefeller. Ja mówię, dobrze, gadaj. Niech pan przyjedzie do mnie. Dobrze, przyjadę, oczywiście. Pogadali sobie i się rozjechali. No, i teraz słuchaj, jest przyjęcie po zakończeniu tego kursu. Dostaję papier, rzeczoznawcy złota dewizowego. Jest przyjęcie. Jaki
nie piłem, tak się napiłem. No dobre jedzenie, dobre towarzystwo. Ja byłem z dziewczyną swoją. Ja zostałem w hotelu, budzę się rano, wstałem, zatoczyłem się na ścianę. Ja mówię, ja się do żadnej jazdy nie nadaję, absolutnie. Dzwonię do recepcji na dół, mówię, bardzo proszę mi przynieść dwa piwa zimne. Wypiłem te piwa. Polepszyło mi się, ale rzemeczka mnie złapała, no to chlub. Przedłużyłem sobie hotel, no bo musiałem już. No i potem, wiesz, festiwal zup. Ale mówię, dobra, no trzeba jechać stąd. Wsiadam w samochód, ślizgawica jak 100 diabłów, jaka Warszawa, co ja w ogóle opowiadam za bzdety. Dzwonię do Krakowa, mówię, czy zaproszenie jest aktualne. Mówię, jak najbardziej, już panu rezerwuję hotel. No i jadę, bo to wiesz, z Katowic 70 km blisko. U Wierzynka elegancka kolacja, wiesz, u niego rano w tej jego pracowni jubilerskiej, no, pokazałem mu tam parę rzeczy, które sam znałem z ulicy, przekazałem po prostu wiedzę, wiesz. On mówi, to ja mam dla pana propozycję. Proszę, niech pan podpisze ten papier. Ale co to jest? Niech pan się nie martwi, zobaczy pan, co to jest. Ja mu podpisałem ten papier, pojechałem do Warszawy, zapomniałem w ogóle o tym. Przyjeżdżam do... A to był weksel. Tak, to był weksel. Przyjeżdżam do Lombardu trzy tygodnie później. Pracownik mówi, słuchaj, pismo jakieś z banku do ciebie jest. Jakiego banku? Wiesz, myśmy wtedy operowali gotówką, żadnych kont nie było. Czytam to pismo, Narodowy Bank Polski, siedzibą przy ulicy Powstańców, zaprasza mnie na rozmowę wstęp. Co? Jaką rozmowę? O co chodzi? A jak myśmy cinciowali, wiesz, to był taki człowiek, Robert miał na imię, wyklejał nam kursy, wiesz, bo wtedy nie było komputera, nie mogłeś sprawdzić notowanie złota na giełdzie. Tam trzy razy dziennie to przyklejał. Słuchaj, trafiam do niego na tą rozmowę. On patrzy się na mnie, mówi, to ty, ja wiem, ale co? Stary. Ty masz zezwolenie na obrót złotem dewizowym, na przynoszenie do banku tego. Ja wiem, co z tego wynika, przecież z tym złotem obracam już tyle lat. Ale nie, nie, mówi. Możesz skupować na ulicy i sprzedawać Narodowemu Banku. Ja wiem, co z tego wynika. No to przyjdź, to zobaczysz. No i tam się z nim umówiłem na pewną operację. Zszedłem do domu chłopa, poszedłem do Tomka. No dobrze, złotem kręcił, zresztą to był taki chłopak, który mi bardzo w życiu pomógł, w sensie, wiesz, wiedzy. Wiesz, to księciarz kręcił złotem, wcześniej klawisznik trochę, wiesz. A on mówi, a co nam zależy, to spróbujemy, co to? 10 monet żeśmy tam pozbierali po tym, po mieście, ja poszedłem. No wszystkie zakwalifikowane, wiesz, on mnie czek wystawia, ja to patrzę, mówię, się, ale schowałem ten czek do marynarki i podorły, wiesz, do banku dmucham po złotówki. Wziąłem te złotówki, biorę kalkulator, ja mówię, ja przecież jest niemożliwe. Wiesz, mówię, czy przez kantor, czy na ulicy, jak odkupimy papier, bo przecież rozliczenia za monety były w papierze, to zostaje $20, wiesz. Musimy sprawdzić teraz historycznie, ile moneta wtedy kosztowała, żeby było w ogóle odniesienie, bo ja nie pamiętam już tego. Ja nie pamiętam, czy to nie było $300. W każdym razie $20 to było prawie pół pensji, bo wtedy ona już skoczyła z 30 na $50, wiesz? Mhm. Ja zgłupiałem, mówię, przecież to jest niemożliwe. Idę do Tomka, mówię, patrz, co się dzieje. On mówi, dawaj, odkupujemy ten papier, rozliczaliśmy te monety. No stary, no zostaje nam $200 z tych monet. No kurz nieprzeokrutny, wiesz. Wiadomo, że się większy interes robił, ale wiesz, per saldo, no to był strzał niesamowity. No dobra, to zbieramy monety, słuchaj. 115 monet zaniosłem tydzień później. Robert jak to zobaczył, mówi, skąd ty żeś to wziął, stary? Ja mówię, wziąłem, są. A wiesz, miałem zarejestrowaną działalność, skup złota jest anonimowy, nie było o czym gadać.
stary, zarobiliśmy wór pieniędzy i teraz słuchajcie, co się dzieje. Przez rok, sprawdź to, Grzesiek, sprawdź to, bo to jest sprawdzalne, nie ma o czym dyskutować. Nikt tego zezwolenia oprócz mnie nie dostał, ty rozumiesz? Zaczęli mnie podejrzewać o współpracę z SB. Ja mówię, tak, współpracowałem, mają 16 lat. Rozumiesz? Bo nikt nie mógł w to uwierzyć, jak to się stało. A facet po prostu był na czarnym rynku tak wpływowy, że to załatwił. Wiesz, kto miał z numerem jeden? On, tylko nie korzystał z tego. Ja miałem z dwójką i przez rok, nikt dopiero siwy wydębił rok później to. To jest właśnie z kantoru, Warszawa z kantoru. Wiesz, i później jest sytuacja taka, że rynek się zaczął załamywać. Ja nie miałem tej wiedzy finansowej, którą mam dzisiaj. Ruscy zaczęli spłacać swoje długi na świecie złotem i złoto zaczęło iść w dół. Ja zbankrutowałem. Wyłożyłem się, ale tak się wyłożyłem paskudnie, że to w ogóle ludzkie pojęcie przechodzi. No, jestem w czarnej idei. No to trzeba z powrotem latać kraść. Ale teraz się jeszcze wrócę na chwilę do historii z Markiem, którą ci opowiadałem z liceum. Bo ja proszę ciebie, nawywijałem w drugiej klasie i się przeniosłem potem do wieczorówki. Ale w międzyczasie, słuchaj, było z geografii takie zadanie, rysowanie siatek kartograficznych. To było przekleństwo, bo tego nikt nie był w stanie zrobić. I wiesz, co zrobił? Andrzej Lepski, normalny chłopak. I wiesz, wreszcie zaczął brać hajza, to i rysował wszystkim tego, bo tam za tą siatkę można było albo dwóje dostać, albo piątkę. I wyobraź sobie, jak ja już stałem po bramkach, już się włóczyłem po tych dyskotekach, on mówi, Konrad, wziąłbyś mnie tam do miasta, poznał z chłopakami, ale co chciałbyś robić? No nie wiem. No i na jego nieszczęście, czego dzisiaj bardzo żałuję, poznałem go. Wiesz co, on robił najpierw latów na radia, normalnie na radia, potem z samochodziarzami. No i reszta historii zostawmy na później. No i stało się, jak się stało. Wracając teraz do tego momentu, kiedy zbankrutowałem, no zaczęło się znowu latanie. W międzyczasie nawywijałem, narozrabiałem, zacząłem jeździć z Wojtkiem P. Wiesz, to był ten moment, kiedy powstała mafia polskowska. No i teraz wiesz, masa. Oczywiście ja mu nie zarzucam kłamstwa, żeby było jasne. Mówi, że ja należałem do grupy polskowskiej. Wiesz, jak ja bym chciał być nierzetelny, to bym ci powiedział tak. Byłem w pierwszym składzie grupy polskowskiej. Jakbyś to zaczął sprawdzać, jakby się okazało, że to jest prawda. To gówno nie była wcale prawda, tylko ja byłem przy tych ludziach, jak ta grupa powstała. A to, że znałem z lat wcześniejszych Masę i Kiełbasę, to jest w ogóle inna sprawa. W ogóle inna sprawa. Wiesz, zresztą znasz historię z Czają, która potem miała miejsce. Przez cała grupa pluszkowska pojechała. Myślisz, że to o mnie chodziło? Nie. Nas było trzech. Najpierw ja, potem Zbynek, potem Bandziorek. Wiesz, także faktami można sobie manewrować dowolnie, ale ja tego nie robię. Ja ci obiecałem, że ten materiał i taki on jest. Nic podobnego. Ale na czym bajer polegał? Polegał na tym, że ja w tym czasie już siedziałem na lichwie, wiesz, i trzymałem tę lichwę z Persinga bratem. A wiesz o tym, że oni się nienawidzili. Stąd było moje spięcie z Persingiem kiedyś, pomimo, że znał mnie z wyścigów. Przecież gdybyś ty mnie dzisiaj zapytał, a kiedyś będziesz robił materiał na ten temat i poprosisz mnie, żebym ja coś powiedział na temat gangsterskiej historii Persinga, to ci nie powiem ani jednego słowa i nie znam, rozumiesz? Nie znam. Ale o wyścigach, o grach opowiem ci takie, których nikt inny nie zna. Na tym polega cała zabawa. I teraz słuchaj, jaka jest sytuacja. Nie będę wchodził w szczegóły, bo to kiedyś też wyjdzie. Persing przegrywa i jedna z ment moich szeka, którego nie lubiłem, mówi mu bydle, że mam Ryśka pieniądze. Znaczy Ryśka i swoje. Persing co do mnie powiedział, ja mówię, że nie mam. A ten mnie sprzedał, rozumiesz? Się zaczął awantaż zwykły. Przecież wiesz doskonale, jakie to były czasy, mógł mnie zabić, jakby chciał. Nic podobnego się nie stało. Była tylko między nami różnica zdań. Później w Szczecinie, jak wrócimy do Szczecina, to mnie przeprosił.
bo jeszcze o Szczecinie to jednej czwartej nie wiesz. Materiały twoje są rzetelne, pamiętasz, że to była jakby kanwa naszej współpracy. Zrobiłeś na mnie niesamowite wrażenie Szczecinem, ale nie wiesz jednej czwartej jeszcze. Do tego wrócimy kiedyś. Wiesz, i teraz chodziło o co? Ja miałem pruszkowskich pieniądze na skupowanie dolarów. Rozumiesz? Oni dostawali dolary po cenie. Ja miałem kurz pieniędzy w ręku, którym obracałem i jeszcze ja zarabiałem, powiedzmy na dzisiaj, tak jakbym zarobił 50 groszy na dolarze. Tak. Tak. Dlatego jak była ta słynna spina z Grabarem, no to przyjechał 30 pruszkowski. I nie patrzyli, że to bardzo dobry kolega Pershinga. Posłuchaj, on po prostu myślał, że sobie z małolatem będzie mógł tak, wiesz, zagrać mi na nosie. Co nie znaczy, że to nie był sztywny chłopak i ostry, stary. No on się spiął, a co miał boksować się z 30 ludźmi? No to przy niej idiota, stary. To dobry pięściarz, wiesz, urka, wiesz. Ja nie mogę o tym chłopaku nic złego powiedzieć. A to, że się ze mną spią, to jest coś złego? To jakbyśmy się pojutrze pokłócili, a ja bym powiedział, dobra, Miecho, to taki sraki, śmaki, bo ja się z nim pokłóciłem. To za argument. To jest nie żadna argumentacja. No ale wiesz, zaczęło mi się robić po prostu nieciekawie, wiesz? Nieciekawie. Jeszcze jestem poszukiwany do jakiegoś bzdetu gówna. Co się potem okazało? Citka ukrywałem, Grześka. Bo przecież znałem go, bo lataliśmy na kieszę. I mam z lichwy, rozumiesz, malucha. Nowego malucha. Do dzisiaj pamiętam numery WST 9246, dlatego nie przerejestrowałem, bo tablica to było oczko, jak zsumujesz. I temu idiocie jeszcze pożyczyłem ten samochód, on poszukiwany. Proszę mi się samochód siedzieć, no kurwa. Wszystkie, całe G świata mi spada na głowę. No i proszę ciebie, przyjeżdżam kiedyś do Gogo. Bo byłem z Bolkiem umówiony. A Bolek pijany. Bolek to specjalista od faworytek. To gra faworytki na potęgę. Zresztą ty mówisz w którymś z filmów, że już nie dopiłowywałeś zamków, tylko latałeś na grata. Ja nie wiem, czy on był współtwórcą gratów. Nie pamiętam tego. Nie pamiętam. W każdym razie... To tak naprawdę jedna wielka niewiadoma. No tak. Ale wiesz, nikt nie miał gratów, on nie miał. Dlatego właśnie podczas tego wyjazdu, a Nastek o tym wiedział, bo był pijany, wiesz, ja prowadziłem i słuchaj, wystawił nas ewidentnie psom. Psy przyjechały za późno do hotelu, bo myśmy już na kawę pojechali. A ja się cofnąłem po marynarkę i po kosmetyczkę. I mnie skoczyli na garb. A wysubował cię? Urywki właśnie, graty, nalepki do wódki żytniej, amunicja i broń. I teraz, zobacz, jak jakieś panowały zasady. Byłem gościem Sandokana, przyjechał strus ze mną w interesach, położyłem się, nie powiedziałem słowa. Paweł Pyra, żyjący, wykupił mnie, a prokurator poszedł na to, bo nie było paluchów moich. Ale mówi tak, wpływowych ma pan przyjaciół, ale ma 48 godzin, na wyjazd, bo ja wysyłam papiery do Warszawy, zawiną pana na 100%. No ja muszę spieprzać do Niemiec wtedy, wiesz. I tutaj w tym momencie musimy tę opowieść przerwać, bo po moim wyjeździe do Niemiec, w Niemczech i później, dopiero zaczyna się kręcić na wesoło karuzela. Dopiero zaczyna się dziać. Ja ci to naświetliłem tak do 92 roku, do tej mojej przyjeżdżki do Niemiec, tak sygnalistycznie. Tam po prostu, wiesz, po prostu pamiętasz, co ci powiedziałem, że zdecydowanie to trzeba zrobić jak najszybciej, bo ja nie chcę później czytać komentarzy typu, co on pieprzy, że on wszędzie był, wszystkich znał. Wiesz, bo to wygląda co najmniej dziwnie. O mnie też tak piszą. No ale wiesz, ty byłeś jakby umiejscowiony w jednym miejscu. Wiesz, a mnie było wszędzie pełno. A to był...
To nie było nic innego, tylko to, że ci ludzie w całej Polsce mnie znali z gier, z tego, z tamtego, ze śmiątego. Wiesz. To o to chodzi. Ja ci potem opowiem tak nieprawdopodobne historie, ale wszystkie sprawdzalne, że wprost nie uwierzysz. No. Tak, no musimy się zatrzymać na 92 roku, bo później jest, wiesz, później są Niemcy, Szczecin, powrót do Warszawy i dopiero też się zaczyna dziać. Także mamy już wstęp na kolejną wizytę i kolejną opowieść. No to okej. Mamy to, a teraz zapraszam na posiłek. Dziękuję Państwu. Dziękuję Ci, Grzegorz. Bandycka ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, pruszków ludzie niesprzedajni. Normalni, nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia, zrycia z wolnością na sali. To panowie brania, zarabiania zerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak było. Wtedy się żyło chwilą, dobre numery się waliło. Mieścia w czerwu sorzeł, byli tą prawdziwą siłą. Mówiło dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać. Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść. Zniecam prologiem te ulice opowieści. Ochota i Pruszków, bandyckie pieśni. To jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści. Ty słuchaj i weź ci to do swego mózgu. Lata 90. Ochota i Pruszków. Ja jestem bitem i daję tobie prawdę. Z długoletnim stażem puchy historii nie kradnę. Żeby było jasne, ważne, robię to z mięśniakiem. Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem. Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne. Moje wersy, teksty prawdy, wtedy bańka pęknie. Mógłbym tak cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas. Mógłbym tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas. Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu Bandyckie Czasy. Ochota i Pruszków, nie bez pracy, prawdę kompasy, bez trosk i kłamstwa. Hasta, że nazy, przesady i szajstwa, po prostu bez ugarstwa. Zapraszamy Państwa, yo. Zapraszamy Państwa.